drodzy Państwo, walka finałowa. Znamy już trzecie miejsce, a teraz finał. Ja przestaję być na chwilę prowadzącym, a staję się dalej heroldem zacnego pana Marcina Borsuka! Brawo to on! I jak mawia pismo, dobry gospodarz zachowuje to, co najlepsze na sam koniec. I również tak czyni mój pan, pan Marcin. Pan Marcin zdecydował, że to zwycięstwo, które za chwilę odniesie, trzeba jakoś jeszcze dodatkowo dosłodzić. Dosłodzić. I aby lepiej się oglądało naszej loży dam, postanowił wysłać mnie z tym oto bukłakiem pełnym miodu pitnego z jego własnych piwnic, na jego własnym zamku, który niedaleko pod wioseczką Warszawą się rozciąga, żeby lepiej się oglądało i mam nadzieję lepiej jeszcze rozgrzało serca dam i bardziej on przypadł z całymi swymi cnotami rycerskimi do gościa dam. A ja teraz dziękuję i proszę jeszcze raz o wielkie brawa dla dzielnego Marcina Herbu Borsu! Proszę Państwa, drugi finalista, jeszcze aktualny mistrz, zdobywca pierwszego miejsca w zeszłym roku, pan Wiesław Herbu-Wilk z Oławy. Dodam, że finały to ich specjalność, ponieważ spotykają się w finale tak samo jak w zeszłym roku. Dobrze, panowie sędziowie, skupmy się. Uwaga, walka finałowa. Walka! Przypominamy, Maciej już to mówił, że Wiesław zajął pierwsze miejsce w zeszłym roku. Marcin zajął miejsce drugie. Były trzy dogrywki. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Dobrze, Marcin! Dobrze, Wiesiek! Oj, jaka szybka walka, jak szybko wymieniają ciosy. Stop. Czas stop. Mamy awarię sprzętu? Już? Już poprawiono. Dobrze, walka. Nie wznawiamy, a dopingujmy, drodzy Państwo. Marcin kontra Wiesław. Czasu! Brawo! I my czekamy na werdykt. Ja już usiadłem z wrażenia. Proszę Państwa, tradycją stało się, że zwycięstwo w finałowej walce następuje o włos. I o włos 9 do 8 jednym punktem wygrał tą walkę Marcin Borsuk-Waszkiewicz. Brawo, więc mamy odwrócenie się na liście najlepszych zawodników. Ale drugie miejsce zajmuje pan Wiesław! Proszę Państwa, wielkie brawa dla nich. Pan Marcin jest mistrzem, wicemistrzem, pan Wiesław
i pan Piotr zajął miejsce trzecie. Ja dziękuję. Nagrody, o ile dobrze rozumiem, i inne dekoracje zostaną kiedyś wręczone, ale poczekajmy jeszcze na werdykt loży dam. Tak właśnie, ja myślę, że to jest ten moment. Tak, dobrze. To najważniejsze osoby dzisiaj, które wręczają najważniejsze wyróżnienia. Jeszcze raz brawa dla nich! Witamy szanownych państwa. Witamy uczestników. Bardzo dziękujemy za piękny pokaz walki. Naprawdę warto było spędzić tutaj... Warto było spędzić tutaj tyle czasu oglądając was i czekając na to wydarzenie cały rok. Naprawdę cały rok czekałyśmy na to, żeby móc was zobaczyć. Nasz werdykt jest, powiem szczerze, w tym roku jednogłośny i jednomyślny. Chciałabym prosić o pojawienie się niejakiego pana Corteza, jeżeli jest jeszcze z nami. Cortez, jeżeli jesteś, zgłoś się do loży dam, będzie warto. Brawo! Wiemy, że pan Cortez w dniach historycznych Grunwaldu jest niezwykle osamotniony, więc dostaje talon na grunwaldzką randkę terminową. Bardzo proszę o wystąpienie Wojtka z Kielc. Zapraszam. Gdzie jest nasz Wojciech z Kielc? Brawa dla niego. Brawa dla jego farmancji. I nagroda w postaci złotych ostróg. Brawa! Bardzo uprzejmie zapraszam. Szranki, tutaj do nas, pan Mirosław Markowski. Powiem szczerze, ujął nas swoją przemową tym, że darzy nas szacunkiem, ale jego serce jest, wiemy gdzie jest. Jest w niebieskiej sukience, tam, tak, zgadza się, zapraszamy ją też. Brawo! Za dobre serce, dziękuję, szlachetność i prawość. Złote ostrogi. Dziękuję wam serdecznie. Chwała! 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 Mogę tylko słowo? Moi drodzy, ja wiem, tam jeszcze ile mi parę braknie, czy nie braknie, ale będę walczył. To już 8 lat się bawię w ruchu rycerskim. Oglądam wszystkich najlepszych. Mimo moich tam już paru latek będę dalej walczył, ale ważna rzecz, chciałem wam bardzo podziękować za rycerskość. My w naszej lidze w południu cofnęliśmy się trochę, też mamy przepiękną lożę dam i na każdym turnieju panie przyznają punkty i nagrody. Pozazdrościliśmy wam i też wam za to dziękuję, bo to był dzięki wam ten pomysł. Dzięki. Jeszcze! Moi drodzy, na końcu, ale nie oznacza to, że ostatni, zapraszamy do loży dam pana Marcina Borsuka. Brawo! Mogłabym tutaj przytoczyć litanie rzeczy, które nie były zrobione 3 lata temu, które objawiły się drobnym kroczkiem rok temu, ale w tym roku dostajesz złote ostrogi. Wiesz, komu podziękować za to. Brawa! Proszę państwa, naszych nagród dla osób, które mają bardzo dobre zamiary, szlachetne serce. Jędrula, wracaj tutaj. Nie jest jeszcze koniec. Zapraszamy najlepszego herolda Grunwaldu 2013. Dla niego też mamy nagrodę. Wiemy, kto jest najlepszym PR-owcem Borsuka. Brawa dla niego! Nagroda jak to dla PR-owca. Trzymaj kasę swojego pana tutaj. A, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu wszystkim za wspaniałą zabawę. Dziękujemy za przybycie i dziękujemy zawodnikom za to, że tak dzielnie walczyli, że nie odpuszczali i że odbyło się to tutaj w 2013 roku. Bardzo dziękuję wszystkim serdecznie. Brawo!
Wielkie brawa dla pań, dla rycerzy, dla sędziów, tym chciałem bardzo podziękować. I jeszcze oddaję... Właśnie. Panowie ćwierćfinaliści, prosimy, podejdźcie, już nie przechodźcie tutaj strasznie pod wszystkimi sznurkami, ale podejdźcie no tutaj, ponieważ za dotarcie do ćwierćfinału pamiątkowe cibule dla was, a ja już dziękując wam oddaję panu Józefowi, sprawcy tego całego zamieszania, naszemu spiritus mowę z tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz pragnę serdecznie podziękować organizatorom strony historycznej Grunwaldu, jak również darczyńcom, dzięki którym udało nam się zebrać obfite nagrody, które przekazałem właśnie tutaj dla walczących. I o to właśnie dziękuję Urzędowi Miasta Świdwin, Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, Dariuszowi Maciejko, Mariuszowi Ośko, firmie Ferroplast ze Świdwina, Pawłowi Obłozie, Holgerowi Wenning von Budycer Spis, Rafałowi Grudnikowi, Annie Adamczyk i Michałowi Ulińskiemu, Lignus Faktory, Marcie i Arkadiuszowi Przybyłok, Łukaszowi Zwierzańskiemu, Robertowi Wenta, Kajetanowi Włodarskiemu, firmie Stefbud ze Świdwina, Jakubowi Trojanowskiemu,